Witamy serdecznie! W drugim odcinku 30+. Kłaniamy się nisko. Programu dla dojrzałych inaczej. Czyli dla 30-paro-latków, no i nawet dla tych nieco starszych. No i tych młodszych z pozwoleniem pisemnym rodziców. A czy to był szok dla ciebie, kiedy się dowiedziałeś, że będziesz tatą? Nie, ponieważ ja czekałem na dziecko. Jeździłem po zakupy. No i dostawałem, wiesz, listę, co mam kupić, co mam kupić. I po te zakupy musiałem na przykład wracać, bo nie kupiłem, wiesz, jakiegoś tam kremu, sudokremu czy tam czegoś, nie kupiłem jakichś chusteczek, wiesz, które są nawilżone, nie kupiłem takiej. Ile człowiek wydaje pieniędzy w sklepie, wiesz, o co chodzi? Nie. No jesteś, dziwny. Chciałem ci powiedzieć, Darku, że zacząłeś mówić, że tam... Tak samo z jedzeniem. Z jedzeniem też tak samo. Na przykład jak jechałem i kupowałem jednego bobofruta, jakiegoś tam coś tam, okazało się, że nie ten smak, że jej nie smakuje, no i tak jedna łyżeczka, a to jest dla dorosłego nie do zjedzenia. Próbowaliście kiedyś? Nie, ale próbowaliście kiedyś? No na pewno próbowaliście. Ale oczywiście, że ty tego nie chcą jeść, jak to tak smakuje? No właśnie. To bez smaku w ogóle. A twoja córcia miała kolkę? Wiesz co, obeszło się. Powiem ci, że ja miałem takie, mieliśmy przejścia i powiem ci, że takie historie, kiedy ludzie mówią, że po prostu z chęcią by po prostu udusiło swoje dziecko. Przeżyłem to, przeżyłem naprawdę, kiedy masz na przykład za sobą tydzień bądź dwa nieprzespanych nocy. Boże, błagam, gdzieś śpiewasz, tańczysz, huśtasz. No oczywiście wszyscy nasi widzowie to potwierdzą, że najlepszą metodą na uśpienie dziecka, nawet takiego, które ma kolkę, jest co? Wsadzić je do auta i pojeździć. Bo zaśnie. Bo zaśnie. Ale wiesz co, zawsze zasypiają w auta. Jak ty to zrobiłeś, że ty masz włosy? Takie śmieszne? Ale nie uważasz, że to niesprawiedliwe, że rosną nam włosy tam, gdzie nie chcemy wcale? Nie rosną tam, gdzie powinny rosnąć. Nie mam jakichś przewłosień. A te? Po co ci włos w nosie, jak mógłbyś mieć go na głowie? Ale, ty jesteś podobny do... Nie. W podstawówce miałem tekst, usłyszałem niegdyś, kiedyś tam, że jak ktoś ma zrośnięte brwi, to ma złe myśli. Ale wiesz, takie... A to ja w podstawówce słyszałem taki sicior, że jak dziewczyny mają zimne dłonie, to dziewice. A ja słyszałem kiedyś, że jak ktoś ma włosy między palcami... A masz włosy? Ja pamiętam z naszego dzieciństwa, że myśmy, przynajmniej ja, spędzałem mnóstwo czasu na tak zwanym podwórku, szeroko pojętym podwórku. Wychodziło się u nas na pole. Miejscu zabaw. Tak, u was się wychodziło na dwór. No ale w każdym razie te podwórka, te dwory, te piaskownice, to żyło. To tętniło życiem, tych dzieciorów było mnóstwo. A teraz mam wrażenie, że dzieciaki są pozamykane w tych domach, przy tych komputerach i po prostu nawet nie mają ochoty wychodzić. Inna zabawa. Jaki smak ma zabawa przy komputerze w porównaniu na przykład do takich najprostszych w świecie, no takich kolarzy. Pamiętasz kolarzy? Pamiętam. Zbierało się kapsle. A pamiętasz, jak się wycinało flagę? Tak, flagę. Ale i wklejało. Cała atmosfera związana z na przykład z wyścigami pokoju, kiedy przez Polskę przyjechał wyścig pokoju i po prostu wszystkie dzieciory robiły sobie te trasy i ja jestem tam Żurkowski, Sroski, Dubowski, pamiętasz? Fantazja dziecięca wtedy, wystarczyło narysować tam pola na asfalcie i się po prostu grało w 100 000. A dziewczyny grały w gumę? Ja, takie skojarzenia. Nie wiem, czy pamiętasz, jak wyglądał w tamtych czasach naszych śmigus dyngus i do czego się używało. Pewnie teraz też się używa, ale teraz są te wszystkie karabiny, jakieś pompy, jakieś strzelby. Ja nie wiem, czy to jest ten Ja pamiętam, jak na śmigusa dyngusa lazło się do kiosku i pani w kiosku, myśmy kupowali prezerwatywy, erosy się to nazywało. 5 erosów, pakowała te erosy w papier toaletowy, żeby nikt nie widział, że dzieci kupują erosy, ale ten papier toaletowy przecież był wtedy strasznie dużo wart. Brało się nitkę albo gumę. Dosyć, i nie, się przekładało nie. Tak, tak, tu. Potem a wiesz, jak ci się nazywało, bo ci nazywało? Nie wiem, i potem ty, ja tak, tobie oddawałem, tak. Zrób teraz coś. No. No zrób, no nie wiem, zrób. No. Czekaj, teraz ja. O, masz? Tu. Aha, a to teraz ja, poczekaj, tu. No, teraz ty tu. A widz. No. No i taka zabawa była. Ale nikt nie pamiętam, o co chodziło. Był taki program,
nie wiem czy pamiętacie, Sobótka. Uwielbiałem ten program i w tym programie... Ale poczekaj, a w jakim on dniu tygodnia był? Ciekawe, czy w sobotę. No może. No a pamiętacie program 5, 10, 15? No, z głosem manowym. Teleranek? Tak, tak. I 5, 10, 15 był wyśmienitym programem. W tamtych czasach w ogóle w telewizji było bardzo dużo różnych gier też. Gry były. A dzisiaj jak jest? Inaczej? Się skorzej. No to już ty powiedziałeś. Poczekaj, poczekaj. Nie gaś tego! Nie wyłączaj! Nie gaś tego! Nie gaś tego! Widzimy się w przyszły poniedziałek. Darek, zostawiam cię. No i poszedł na wywiadówkę. No dobrze, szanowni państwo, to ja w imieniu swoim, jak i w imieniu Filipa żegnam was serdecznie, zapraszam w poniedziałek. Kochani, oglądajcie nas godzina 20:32.